Tygrysek w lesie. Mieszkał tygrysek razem z rodziną w dżungli. Stąd jakieś 100 mile całe. Lecz zawsze mu się bardzo marzyło, żeby pozwiedzać odległe kraje. W końcu namówił mamę i tatę, by się o niego już nie martwili. Będzie na siebie uważał. Bardzo. Tak długo prosił, aż pozwolili. Wyruszył w drogę szczęśliwy cały i dotarł w lasu w prawdziwe knieje. Najpierw zasłuchał się w śpiewy ptaków. Potem zachwycił tym, jak wiatr wieje. I gdy tak patrzył i wciąż podziwiał drzewa i krzewy i szum potoków, nagle się natknął na stertę śmieci. A podszedł bliżej, nie wierząc oczom. Wielkie opony, torby i siatki, worki foliowym straszące blaskiem, jakieś baterie, butelki, kaski, a na dodatek bęben od pralki. Nie mógł tygrysek uwierzyć długo, kto taki głupi był i dlaczego, żeby ten piękny las zanieczyścić toną odpadów, nie wiedzieć z czego. Co to zadraństwo jest niebywałe, jakie okrutne. Dla zwierząt w lesie. Chyba ktoś musiał nie myśleć wcale. Albo być wrednym i mieć to w nosie. Gdyby tak lisek lub kuna mała w sznurek czy siatkę się zaplątała, żabka do buta starego wpadła, myszka do puszki włożyła głowę. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby dzik jakiś albo wiewiórka połknęła śmieć z plastiku cały. Jakże ją musiałby boleć brzuszek? I jak ma strumyk płynąć spokojnie, kiedy do niego brud wciąż się wlewa? O barwie wody można zapomnieć. Z błękitu będą tylko wspomnienia. Tygrysek wkurzył się nie na żarty i zabrał szybko do ciężkiej pracy. Nie będzie zgody na wysypisko w środku tego pięknego lasu. Szybko pomocnik pierwszy się zjawił, niedźwiedź brunatny, duży jak góra. Z łatwością wielkie opony złapał i na kilometr odrzucił ponad. Przyszedł wilk także i bóbr i suseł. Każdy spakował osobny worek. Jeden na papier, drugi na plastik, trzeci na wszelkie szkła kolorowe. Tak powoli, z pomocą myszek, co wyzbierały najmniejszy pyłek, zwierzęta pięknie las posprzątały z tego, co ludzie w nim zostawili. A potem ryknął niedźwiedź z tygrysem tak, aż się rozległ dźwięk w okolicy, żeby odstraszyć wszystkich niemądrych, którzy nie wiedzą, gdzie wywieźć śmieci. Trzeba być dzielnym, tak jak tygrysek. Bez zrozumienia być dla wandali, co przez głupotę i zwykłe draństwo zanieczyszczają las odpadami. A gdy już jakiś zbłąkany papier na swojej ścieżce w lesie znajdziecie, w trosce o dobro zwierząt i ptaków do kosza rzućcie. Gdzie miejsce śmieci?